Z poprzedniego filmu wiesz już, że cały świat organizmów żywych możemy podzielić na kategorie, swego rodzaju koszyczki, które nazywamy taksonami. W zależności od tego, jak blisko różne organizmy żywe są ze sobą spokrewnione, tak będziemy je dzielili. Chyba najbardziej znanym z taksonów jest coś, co nazywamy gatunkiem. Tę nazwę zna chyba każdy, ale dzisiaj chcę pokazać Ci, że wcale nie jest takie oczywiste, co to właściwie znaczy gatunek. Zacznijmy może od tego, że gatunek jest najmniejszą, najbardziej podstawową kategorią, w jaką grupujemy organizmy żywe. To jest taki najmniejszy koszyczek, najmniejszy zbiór organizmów żywych, który często da się wyróżnić po prostu na oko, to znaczy według tego, jak organizmy się zachowują, jak się rozmnażają, jak wyglądają, jaka jest funkcjonalność ich organizmu, w jaki sposób się żywią, czy w jakim środowisku przebywają. Ale sprawa nie jest taka prosta. Ale zanim przejdziemy do zgłębienia tego tematu, chcę podkreślić, że nazwa gatunek, ta kategoria nie dotyczy tylko roślin czy zwierząt, dotyczy również mikroorganizmów, takich jak bakterie czy grzybów, dotyczy wszystkich rodzajów zwierząt i roślin. Innymi słowy, w gatunki możemy pogrupować wszystkie, absolutnie wszystkie organizmy żywe, niezależnie od tego, do jakiego należą królestwa. Wróćmy teraz do tego, dlaczego nie jest łatwo podzielić wszystkie organizmy żywe na gatunki, mimo że wydawałoby się to bardzo proste zadanie. Jest tak z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że wyznacznikiem gatunku jest to, jak zwierzęta bliskie są sobie genetycznie, jak bardzo geny, które posiadają i cała reszta ich materiału genetycznego jest podobna. Mogą istnieć takie organizmy żywe, które są na przykład zewnętrznie bardzo do siebie podobne albo prowadzą bardzo, bardzo podobny tryb życia. Moglibyśmy nawet mieć problemy z ich odróżnieniem od siebie, a okazuje się, że stanowią dwa zupełnie różne gatunki, dlatego że tło genetyczne jest u nich zupełnie inne. Oczywiście w większości przypadków jest tak, że zwierzęta, które są do siebie podobne czy prowadzą podobny tryb życia, są także podobne do siebie pod względem genetycznym, ale nie jest to niezłomna reguła. Gatunek jest zazwyczaj przez biologów wyznaczany przez to, czy zwierzęta, rośliny albo inne organizmy żywe, które do niego należą, mogą się między sobą rozmnażać. Ale to nie wystarczy, że mogą się między sobą rozmnażać. Muszą jeszcze pozostawić potomstwo, które samo będzie w stanie mieć własne potomstwo. Innymi słowy, to potomstwo musi być płodne, po to, żeby móc podtrzymywać dalej gatunek i dalej rozmnażać się, tworząc kolejne i kolejne pokolenia tego właśnie gatunku. Ten drugi wyznacznik jest szczególnie ważny, dlatego że istnieją gatunki zwierząt, podobne do siebie właśnie pod względem genetycznym, które są w stanie mnożyć się między sobą, ale ich potomstwo jest najczęściej niepłodne. Przykładem, który za chwilę Ci pokażę, jest potomstwo tygrysa i lwa. To, co będzie w nim bardzo interesujące, to to, że w zależności od tego, czy będziemy krzyżować ze sobą samca tygrysa i samice lwa, czy samice tygrysa i samca lwa, otrzymamy tak naprawdę inny rezultat w potomstwie. To jest kolejny ważny wyznacznik tego, jak funkcjonuje gatunek. Wtedy, kiedy będziemy krzyżowali organizmy żywe wewnątrz jednego gatunku, to potomstwo zawsze będzie takie samo. Wtedy, kiedy skrzyżujemy dwa zwierzęta blisko spokrewnionych ze sobą gatunków i one będą w stanie mieć ze sobą potomstwo, to zależnie od tego, która płeć będzie którego gatunku, otrzymamy inny efekt. Przyjrzyjmy się teraz przypadkowi tygrysa i lwa. Otóż wtedy, kiedy skrzyżujemy ze sobą samca lwa i samicę tygrysa, otrzymamy zwierzę, które nazywamy lygrysem. Lygrysy znane są z tego, że gabarytowo większe są i od lwów, i od tygrysów. Wyglądają zupełnie gigantycznie. Zobacz, na tym zdjęciu, które wkleiłam dla Ciebie tutaj, widać to doskonale. To jest zwierzę, które znacznie swoimi gabarytami może przerastać i lwa, i tygrysa. Inaczej jest w przypadku, kiedy skrzyżujemy samicę lwa z samcem tygrysa. W takim przypadku dostaniemy zwierzaka o nazwie tyglew, który swoimi rozmiarami nie różni się jakoś znacząco od lwów i od tygrysów. Tak więc, jak widzisz, w zależności od tego,
jakiego gatunku będzie samiec i jakiego gatunku będzie samica, będziemy otrzymywali różne rezultaty. Zupełnie inaczej niż wygląda to wewnątrz jednego i tego samego gatunku. Te różnice dotyczą nie tylko gabarytów zwierzęcia, dotyczą tak naprawdę szeregu innych cech, nie tylko ich wyglądu, ale również funkcjonowania. Dobrym przykładem są tutaj zwierzęta będące owocem krzyżowania konia z osłem. W zależności od tego, po której stronie jest samiec, a po której samica, albo dostajemy muła, albo osłomuła. To też bardzo ciekawy przypadek. W ogóle najczęściej krzyżowane zwierzęta różnych gatunków znajdują się w niewoli. Właściwie w naturze takie rzeczy się nie dzieją. Takie zwierzęta, które są rezultatem tego typu krzyżówek, nazywamy hybrydami. Zapiszę tutaj dla Ciebie tę nazwę. Hybryda. Czasami mówi się też o mieszańcach. Zapiszemy mieszaniec. Mieszaniec. Mieszańce mają to do siebie, że jak już wiesz, najczęściej są bezpłodne. Co ciekawe, w przeważającej mierze dotyczy to samców. Samice zdarzają się płodne i czasami nawet robi się tak w niewoli. Były takie przypadki lygrysów i także tyglewów, a właściwie chyba tyglwów, kiedy to samica lygrysa była krzyżowana dalej albo z tygrysem, albo z samcem lwa. I wtedy pozostawiała płodne potomstwo, jeszcze bardziej dziwnie skrzyżowane, niż krzyżówką była sama. Tak więc jak widzisz, natura nie zna sztywnych granic. Nie można powiedzieć, że coś jest na 100% i że jeżeli coś powstało ze skrzyżowania dwóch różnych gatunków, to na pewno nie będzie płodne. Owszem, w większości przypadków tak właśnie jest, ale czasami zdarzają się od tej zasady wyjątki. To jest też proces, który może przyczynić się do powstawania nowych gatunków, chociaż tak jak Ci powiedziałam, w naturze występuje niezwykle rzadko. Kiedy już jesteśmy przy powstawaniu nowych gatunków, to może warto nadmienić, że proces powstawania nowych gatunków nazywamy specjacją. Zapiszę tę nazwę dla Ciebie. Specjacja. Czyli proces powstawania nowych gatunków. No dobra, wiemy już, że dla przetrwania gatunku absolutnie kluczowe jest, żeby kiedy krzyżujemy ze sobą dwa osobniki właśnie reprezentujące tenże gatunek, były one w stanie pozostawić po sobie potomstwo i żeby to potomstwo też było płodne i zdolne dalej przekazywać geny, przyczyniając się do przetrwania tegoż gatunku. Wiemy już, że natura nie zna sztywnych granic i że istnieją możliwości krzyżowania zwierząt międzygatunkowo i nawet zdarza się, że wtedy ich potomstwo jest płodne. Szczególnymi tego typu przypadkami są kotowate, bo wśród nich istnieje naprawdę bardzo, bardzo dużo takich hybryd jak na przykład lygrysy. Teraz przyjrzyjmy się temu, jak mimo że zwierzęta będą do siebie bardzo podobne pod względem genetycznym i będą stanowiły jeden gatunek, mogą się od siebie różnić. Klasycznym przykładem, do którego rękę oczywiście w dużej mierze przyłożył człowiek, jest pies. Wszyscy znamy najróżniejsze rasy psów, różniące się od siebie rozmiarem, kolorem, tym czy mają sierść długą czy sierść krótką, w zależności od tego jakimi są psami, wolą albo aktywny tryb życia, albo wylegiwanie się na kanapie, jeszcze inne psy są stworzone do tego, żeby pilnować zwierząt stadnych, takich jak na przykład owce, czy pomagać ratować ludzi, jak jest to w przypadku bernardynów. Ale co mają ze sobą wspólnego, to to, że każdego psa możemy tak naprawdę skrzyżować z każdym innym. Oczywiście w przypadku niektórych ras psów będziemy mieli barierę związaną z rozmiarem, ale jeżeli chodzi o komórki rozrodcze, czyli o komórki jajowe i plemniki, to jesteśmy w stanie skrzyżować każdego psa z każdym innym. One są do siebie tak podobne genetycznie, że nie będzie najmniejszego problemu z tym, żeby taki zwierzak się rozwijał. Zresztą wszyscy o tym doskonale wiemy, że to się powinno udać, dlatego że wśród psów jest bardzo dużo tak zwanych kundli, czyli właśnie mieszańców. Mam nadzieję, że po dzisiejszym filmie będziesz pamiętać, że gatunek to podstawowa jednostka taksonomiczna i będziesz wiedzieć, czym się ten gatunek charakteryzuje, ale z drugiej strony, że będziesz pamiętać, że tak naprawdę przed naturą bardzo ciężko jest postawić bariery nie do przejścia i że między gatunkami może zachodzić mieszanie się genów, czasem nawet z takim rezultatem, że potomstwo może być płodne. Do zobaczenia następnym razem.